setny mecz w biało-niebieskich barwach, fantastyczne przyjęcie kibiców, no i mecz określony asystą, fenomenalną asystą. Wydawało się, że podasz na lewo do Prokicia, ale wypatrzyłeś Adriana. No tak, na pewno cieszy, że udało nam się wygrać, bo mówię, mecze u siebie musimy wygrywać i chcemy grać ofensywnie, chcemy stwarzać dużo sytuacji i to nam wychodzi. No wiadomo, w drugiej połowie może nawet nie tyle siadliśmy, to po prostu zespół Olimpii miał bardzo dużo argumentów też w ataku i naprawdę bardzo fajnych chłopaków mają w ataku i ogólnie w ofensywie i dużo zamieszania sprawiali. No ale tak jak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy, udało się nawet z czystym kątem, więc idziemy dalej, rozpędzamy się cały czas. Czujesz się tutaj jak w domu? No tak, trochę czasu tu spędziłem już i bardzo się to czuję za każdym razem, bo mówię, na chwilę, miałem chwilę, że mnie tu nie było, ale mówię, jak wróciłem, to czuję się tu jak u siebie i bardzo się cieszę, bo no, znam już ten klub, znam już zawodników i oby tak dalej. Drużyna chyba wygląda też już teraz coraz lepiej. Wypadek w Podbeskidziu, bramki no, dosyć w okno wpadały, tak można powiedzieć, Sewerynowi. Dzisiaj skuteczność była po waszej stronie, no i gra też. Pierwsze 15 minut może Olimpia dyktowała warunki, ale później to był wasz mecz. No tak, na pewno mówię, to co się stało tydzień temu, to już trzeba wymazać z pamięci, bo mówię, czasu nie cofniemy i no nic, wpadki się zdarzają każdemu, tak? I najważniejsze jest wyciągać z nich wnioski i żeby skupić się na następnym meczu, żeby odrobić to, co się zepsuło i nam się to udało, tak? Z takim podejściem podeszliśmy dzisiaj do tego meczu. I tak jak pan mówi, może początek jeszcze troszkę za nisko wyszliśmy, ale później jak już pierwsza sytuacja się stworzyła, to już napędziliśmy się z każdą minutą coraz więcej sytuacji i gdyby jeszcze troszkę więcej wyrachowania albo może samolubstwa nawet, to może było jeszcze trochę więcej bramek, ale mówię, ważne, że sobie stwarzamy tę sytuację i cieszą 3 punkty. Teraz wyjazd na Termalikę, trudny przeciwnik. No tak, wiadomo, każdy wie, jak kto jest, powiedzmy, faworytem, tak, do awansu i na pewno Termalika jest w tym gronie i to będzie mecz z głównym kandydatem, rywalem naszym, więc gramy zaraz z Termaliką i z Miedzią i musimy się maksymalnie do tych spotkań przygotować, dlatego tym bardziej cieszę, że dzisiaj udało nam się zgarnąć te punkty i jedziemy w środę, musimy się zregenerować i żeby z tego wyjazdu przywieźć 3 punkty, bo mówię już. Ostatnio na mnie nie wyszło, więc na pewno będziemy chcieli odrobić to, co straciliśmy w Bielsku. Wróćmy do przebiegu spotkania. Początek meczu no, zatrwożył trochę kibiców. Co się stało? No tak jak powiedziałem, troszkę za nisko wyszliśmy w to spotkanie. Tym bardziej, że troszkę, tak jak powiedziałem, że dobrą ofensywę miał przeciwnik i to nie bez powodu. Ci zawodnicy strzeli już po 4-3 bramki. Więc każdy ma tam sporą jakość i na pewno to nas troszkę może nie tyle zaskoczyło, co daliśmy im grać i mówię, każdemu przeciwnikowi jak się da grać, to gra z każdą minutą coraz lepiej, ale na szczęście połapaliśmy, że po prostu trzeba troszkę wyżej wyjść agresywnie i to się udało, tak, z każdą minutą to my przeważaliśmy, zaczynaliśmy przeważać, stwarzać sobie sytuację i no i tak udało się strzelić nam bramki i wygrać to spotkanie, tak. Tak, w końcu wpadło, musiało w końcu wpaść. Najważniejsze są dzisiaj 3 punkty. Szkoda, że nie udało się przywieźć punktów z Bielska, ale jedziemy dalej. Dzisiaj mamy 3 punkty i w środę następny mecz. Cała Polska patrzyła, jak poradzą sobie ofensorzy z Wydziałem Mielcu, ale dzisiaj trzeba było patrzeć na to, jak radzi sobie w ofensywie Stal Mielec. Te wasze założenia, wszystkie zostały zrealizowane? Zostały zrealizowane i siła ofensywna Grudziądz została zneutralizowana. Na pewno mają bardzo dobrych zawodników w ofensywie, pokazali bardzo dużo ciekawych akcji, ale byliśmy na to przygotowani i najważniejsze, że skończyliśmy na 0 z tyłu. Jak czujecie się fizycznie? Bo wydawało się, że w Bielsku jest w drugiej połowie jakiś tam dołek. Dzisiaj już jak? Myślę, że fizycznie jest okej. Okay. Mieliśmy dobry okres przygotowawczy, dużo pracowaliśmy nad motoryką, także myślę, że fizycznie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wszystko. Dzięki.